Jeśli Państwo pozwolą, to rozpoczniemy konferencję prasową Burmistrza Miasta Zambrów na 2017 rok. Serdecznie Państwa witam i z okazji tego, że mamy nowy rok, chciałbym Państwu życzyć pomyślności zawodowej, żebyście mieli dużo tematów, dużo wdzięcznych osób, z którymi można przeprowadzić wywiad i wiele, wiele tematów, wszelkie pomyślności w pracy zawodowej i również spełnienia marzeń osobistych, prywatnych, czego serdecznie Państwu życzę. I teraz, jeśli Państwo pozwolą, to będziemy realizowali program dzisiejszej konferencji. Państwo otrzymali program, on się tu nie zmienił. Co jeszcze będziemy chcieli dodać, to dodamy w sprawach różnych na koniec. Tradycyjnie po każdym temacie, jeśli Państwo będą mieli pytania, to proszę bardzo, żeby nie wracać do tematu. Rozpoczniemy pierwszą rzecz, najważniejszą, budżet miasta na 2017 rok. Chciałem przypomnieć, że 29 grudnia 2016 roku Rada Miasta uchwaliła budżet na 2017 rok. Budżet jest budżetem zrównoważonym, który po stronie dochodów i wydatków wynosi 82 230 324 000 zł. Przy opracowaniu budżetu zostały uwzględnione następujące sprawy. Przede wszystkim utrzymaliśmy stawki podatku od nieruchomości oraz stawek podatku od środków transportowych na poziomie lat ubiegłych. Konkretnie nie podnosiliśmy. Uwzględniliśmy 7% podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi wszystkich jednostek organizacyjnych, których organem prowadzącym jest miasto, oraz dla pracowników Urzędu Miasta. Oczywiście również zapisy w strategii rozwoju miasta Zambrowa na lata 2012-2022, założenia do projektu budżetu na rok 2017, planowana kwota subwencji na rok 2017, informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych i przewidywanych dotacjach, harmonogram konkursów na zadania rozpisane przez w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego i również wykonanie budżetu za trzy kwartały 2016 roku. Chciałem przypomnieć, żeby zakończyć 2016 rok, że miasto Zambrów nie ma żadnego zadłużenia ani żadnych zobowiązań wymagalnych. Ze wstępnych obliczeń wychodzi, że miasto będzie miało znaczącą nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na niezaplanowane inwestycje 2017 rok. Ale o szczegółach będziemy mogli mówić dopiero najwcześniej w marcu, a przy udzieleniu absolutorium lub nieabsolutorium burmistrzowi będzie te dane oficjalne. Jeśli chodzi o takie ogólne rzeczy, wydatki w poszczególnych działach, jak się przedstawiają. Najwięcej wydamy na oświatę i wychowanie, 26 683 000, to jest 32,7%. Pomoc społeczna 4 874 000 zł. Taki nowy dział rodzina, który się składa z środków na 500+ i świadczenia rodzinne, jest dosyć znacząca pozycja, 20 592 tysiące, to jest 25,2%. Administracja publiczna 6 044 tysiące i 7,3%. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 297 tysięcy, 10%. Kultura fizyczna 4 288 tysięcy, 5,2%. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 708 tysięcy, co jest
3,3% i transport i łączność 4 322 tysiące, co jest 5,2%. Tak wygląda ogólnie. Chodzi o budżet. Jeśli macie Państwo do budżetu pewne rzeczy czy pytania, proszę bardzo. Ja jestem zdumiona, Panie Burmistrzu, że taką dużą kwotą na kulturę fizyczną, więcej niż na basen jest. A basen? Basen jest. Basen jest. O którym będę szczegółowo mówił odnośnie basenu. Jeśli nie ma, to przejdziemy do drugiego punktu. Realizacja inwestycji remontów w 2017 roku. Ogólnie chciałem powiedzieć, że na wszystkie inwestycje i remonty planujemy przeznaczyć 13 391 400 zł, co stanowi 16,3% wszystkich wydatków. I tak po kolei, co planujemy w tym roku wykonać? Przede wszystkim budowa drogi wraz z budową oświetlenia kanalizacji deszczowej pomiędzy ulicą Podedwornego, Sadową i Sienkiewicza, 550 tysięcy. Trzeba powiedzieć, że ta inwestycja spadła z planu w 2016 roku ze względu na protesty jednego mieszkańca. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnych tutaj spraw natury formalnej i prawnej, żeby tą inwestycję nie przeprowadzić. Jest to ulica, która połączy ulicę Podedwornego, tak już mówię topograficznie, za Strażą do ulicy Sienkiewicza za szkołą numer 4 w Zambrowie. Następnie będzie przebudowana ulica 71 Pół Piechoty za kwotę 1 600 000 zł. Tam będzie dotyczyło wymiana nawierzchni, budowa ronda, to jest to przy ciepłowni miejskiej, wymiana nawierzchni ścieżki rowerowej i przebudowa oświetlenia. Dofinansowanie 50% z programu rozwoju gminy i powiatowej infrastruktury drogowej. Znaleźliśmy się na liście pana wojewody i ta inwestycja będzie wykonywana. Następnie planujemy budowę drogi nad rzeką Jabłonką od ulicy Ostrowskiej do ulicy Wilowej za kwotę 800 tysięcy złotych. Jest to w ogóle nowe przedsięwzięcie. W skład tego remontu będzie chodziło remont parkingu na ulicy Ostrowskiej, który jest zaniedbany. Ulica nowa z ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenie, jak również przejście pod mostem przy ulicy Ostrowskiej od ulicy Wodnej, przy parku przy ulicy Cmentarny. Chodzi o to, żeby połączyć taki ciąg spacerowy od 71 Pułku Piechoty do ulicy Wilowej z przyszłością, z perspektywą w następnych latach do ulicy tutaj Polowej. Myślę, że w jakiś sposób to pomoże również, otworzy tą część miasta na budownictwo jednorodzinne. Następnie chcemy budować, planujemy budowę drogi łączącej się Ostrowską z Wojska Polskiego. To jest wielki znak zapytania, ponieważ w tej chwili prowadzę pewien spór kompetencyjny z Urzędem Marszałkowskim, z Zarządem Województwa Podlaskiego, który chce w jakiś sposób uniemożliwić dopuszczenia samorządu miasta Zambrowa do konkursu na te zadanie, które jest spisane w osi priorytetowej mobilność drogowa. Tam było zapisane, że Zambrów może w tym uczestniczyć. Tak było zapisane w 2014 roku. Teraz Zarząd Województwa zmienił zapisy, że ta mobilność transportowa będzie dotyczyła ośrodków subregionalnych. Dotyczy to Łomży, Suwałk, Bielska Podlaskiego, a inne nie mogą w tym uczestniczyć. Jest to normalna dyskryminacja, wykluczenie, bo chciałem powiedzieć, że w województwie podlaskim z całym szacunkiem dla Łomży, dla Bielska Podlaskiego i Suwał są też takie ośrodki jak
Hajnówka, Siemiatycze, Wysoki Mazowiec, Zambrów, Kolna, Augustów i tak dalej, i tak dalej, które z tego nie mogą skorzystać, ponieważ ktoś wymyślił, że tylko subregiony mają się rozwijać, reszta nie. Dlatego też będzie to uzależnione. Oczywiście przeprowadziłem rozmowy w Ministerstwie Rozwoju. Będą rozmowy prowadzone z zarządem województwa i tak łatwo nie ustąpimy. Jeśli trzeba będzie, to sięgniemy po pewne rzeczy dotyczące protestów społecznych mieszkańców Zambrowa. Na razie tak to wygląda. Jeśli chodzi o następną sprawę dotyczącą przygotowania dokumentacji nowych zadań, tu przede wszystkim będziemy przygotowywać dokumentację ulicy Kościuszki, ponieważ z dniem 1 stycznia 2017 roku dla Państwa informacji zostały zamienione drogi. Miasto Zambrów przejęło ulicę Kościuszki, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejęła drogę Piłsudskiego i ulica Kościuszki z dniem 1 stycznia tego roku jest drogą miejską, a Piłsudskiego drogą krajową. I dlatego też przygotowujemy się do kapitalnego remontu przebudowy ulicy Kościuszki i dlatego przygotowanie dokumentacji. Również duża dokumentacja będzie nas czekała, związana z uchwaleniem planu przy ulicy Żytniej, Sosnowej, Świerkowej. Rada Miasta w 2016 roku uchwaliła taki program i dlatego też, żeby umożliwić mieszkańcom zabudowę, musimy przygotować dokumentację techniczną, żeby tam urządzić podstawowe uzbrojenie. Następnie planujemy w ramach programu rewitalizacji za kwotę 782 tysiące złotych. Tu przy pomocy Regionalnego Programu Operacyjnego i lokalnych grup działania przebudowę części koszarowej w czterech takich odcinkach. Przede wszystkim przebudowa drogi wewnętrznej chodniki oświetlenia Magazynowa 5-7. To jest taka droga dojazdowa do szkoły podstawowej nr 3. Budowa komórek rad zagospodarowania terenu, budowa parkingów. To dotyczy Magazynowa 2 i Jelajowska Polskiego 49 ABC. Tam chcemy zburzyć stare komórki, które przypominają jeszcze lata 50., budować nowe funkcjonalne komórki i budować parking, który jest bardzo potrzebny na 40-50 miejsc. Również budowa parkingu przy bloku 43 Wojska Polskiego. Tam mieszkańcy się upominają, na jednej części jest parking, na drugiej nie ma, chcemy to zrobić. Remont ogrodzenia Caritasu i dofinansowanie by było 679 504 zł, a resztę z własnych środków. I to chcemy w tym roku również wykonać. To był taki pierwszy etap rewitalizacji miasta. Planujemy również wykup nowych dróg za kwotę 1 370 000 zł. Przede wszystkim pod nowe drogi, szczególnie przy ulicy Wojska Polskiego i Ostrowskiej. Dalej planujemy utrzymanie zieleni i w tej zieleni jest zapisana kwota 260 tysięcy złotych i wykonanie plaży miejskiej, wykonanie pomostu, zakup sprzętu, instalacja nowej fontanny. To wszystko dotyczy zalewu miejskiego, ponieważ przy okazji odmulenia basenu chcemy wykonać plażę miejską na długości 40 metrów, szerokości 10 metrów. Po prostu pomost, gdzie będzie sprzęt pływający, rowery wodne i kajaki i również nową fontannę z elementami tam oświetleniowymi. Z tym, że od razu trzeba powiedzieć, że będzie plaża, że będą sprzęt wodny, no niestety przykro mi o tym mówić, ale muszę powiedzieć, będzie znak, który będzie informował wszystkich korzystających z tej plaży, że nie będzie można korzystać z kąpieli. Nasz zalew nie tylko jest poza klasą czystości i nie możemy ewentualnie
chyba że na własną odpowiedzialność, ale to już każdy bierze za siebie. Ratownika również nie będzie. Dalej chcemy modernizować oświetlenie uliczne i to jest przygotowany program do regionalnego programu operacyjnego. Będziemy aplikować o środki. Program na 3 miliony złotych, dofinansowanie będzie 85%, 2 miliony 550 tysięcy złotych. Trzeba powiedzieć, że chcemy w ramach tego wymienić około 1700 lamp w Zambrowie na LEDowe. Oszczędności w tej chwili z tego wynika, że będą dosyć znaczące, bo około 50%, około 300 tysięcy mogą sięgnąć oszczędności z tego tytułu. Następnie planujemy budowę placu zabaw przy ulicy Łomżyńskiej i Wilsona w tej części. Nigdy tam jest taki plac zaniedbany. Mieszkańcy postulowali, napisali nawet do mnie petycję, z podpisami jest i będziemy taki plac zabaw realizowali. I następnie budowa takiej drogi dojazdowej od ulicy Łąkowej do parku na ulicy Cmentarnej. Zaplanowane jest 300 tysięcy złotych. Tam są sprawy nieregulowane własnościowe. Jeśli nam uda się to zrobić, to będziemy to realizowali. Następnie planowane remonty. To, co spadło z zadań remontowo-inwestycyjnych w 2016 roku, przebudowa chodniku przy ulicy Grunwaldzkiej. Chcemy to zrobić. Łącznie tam będą wykonywanie nowych miejsc parkingowych. Również wykonanie miejsc parkingowych wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicy Koseckiego i Pułaskiego. Tam z jednej części chcemy zrobić parkingi. Myślę, że też około 40 parkingów będzie i ulica Koseckiego będzie jedną kierunkową. Następnie planujemy remont ogrodzenia przy Miejskim Przedszkolu nr 4 i również wykonanie nowych miejsc postojowych, ponieważ tam w okresie godziny 7.30, 8.30, później 14.30, 15.30 dzieją się takie sceny dantejskie, ponieważ przyjeżdżają mieszkańcy tego osiedla, jak również rodzice po dzieci z tego przedszkola. I dochodzi do wielu sesji i nieporozumień. Chcemy tą rzecz unormować i dlatego to chcemy zrobić. Dalej planujemy remont dróg nieutwardzonych. Mamy kilka takich dróg jeszcze, które mieszkańcy się domagają, chociaż trudno to zaliczyć do kategorii dróg miejskich. Raczej są drogi dojazdowe do pól, ale chcemy również w tym pomóc. Również planujemy remont pływalni miejskiej, może na kwotę 1 225 000 zł. Chciałem tutaj, korzystając z Państwa obecności, poinformować, że w tej chwili już dysponujemy kosztorystem na pełen zakres planowanych robót przy basenie. Firma przysłała nam dokumentację, my to w tej chwili analizujemy. Jest również kosztorys i z tego kosztorysu wynika, że koszt całego remontu, przebudowy, modernizacji wszystkich tych trzech etapów będzie wynosił 13 418 000 zł. W związku z tym, że to jest kwota bardzo znacząca, którą budżet jednoroczny nie wytrzyma, dlatego też zdaję sobie sprawę i będziemy to rozkładać na kolejne lata budżetowe. Ten pierwszy etap jest rozbity na takie trzy podetapy. Pierwszy to jest termomodernizacja z wymianą zjeżdżalni kurtyny za 2 miliony złotych. Drugi to jest kapitalny remont dotyczący części sanitarnej, elektrycznej, technologii. I trzeci, przebudowa, ten drugi etap będzie wynosił 3 300 000 zł. I trzeci, przebudowa razem dotyczącej całościowej, dotyczącej sanitariatów i części sanitarnych, elektrycznych na 3 miliony złotych. Z tym, że w tym roku chcemy po prostu z tych trzech, o których mówiłem, wybrać co najważniejsze i
wykonać remont. Mamy, jak powiedziałem, nadwyżkę budżetową za 2016 rok i część tej nadwyżki przekażemy na zwiększenie zadania inwestycyjnego dotyczącego remontu pływalni. Także chcemy przede wszystkim zrobić nową zjeżdżalnię, przede wszystkim wymienić pokrycie niecek basenowych w małym, w dużym basenie, zmienić trochę saunarium i wentylację, oświetlenie, szafki basenowe i wymianę urządzeń w sanitariatach. Myślę, że po przetargu będziemy widzieli o pewnej kwocie, ale ten etap zrobimy. Jeśli chodzi o etap ten trzeci dotyczący przebudowa tutaj, przepraszam, nie przebudowa, a budowa zupełnie nowej części rekreacyjnej, to jest zaplanowane na kwotę 3 277 000 zł. To będzie dotyczyło kolejnych lat budżetowych. I trzeci etap, basen zewnętrzny, 3 540 000 zł. Również to dotyczy całej sprawy dotyczącej basenu, przepraszam, pływalni. I również w remontach mamy odmulanie zalewu. Celowo spuściliśmy wodę już w grudniu 2016 roku, żeby można było jak najwcześniej z wiosną wejść na odmulanie. Myślę, że mamy kwotę zapisaną 300 tysięcy złotych, ale po przetargu się okaże, ile to będzie kosztowało. Następnie inwestycje i remonty placówek oświatowych. Planujemy zakupić 2 piece konwekcyjno-parowe do miejskich przedszkoli numer 4 i 6. Planujemy termomodernizację przy pomocy środków z Regionalnego Programu Operacyjnego w Szkole Podstawowej numer 4, cała kwota 1 400 000 zł z dofinansowaniem 85%. Wymiana okien w Miejskim Gimnazjum numer 1 200 000 zł. Remont dachu i zaplecza w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej numer 5 i remont kuchni w Szkole Podstawowej numer 3 200 000 zł. Również zapisana jest kwota w rezerwie budżetowej miasta na 2017 rok na przygotowanie reformy oświatowej na wydatki z tym związane. Jeśli chodzi o kolejne rzeczy, realizacja projektów dofinansowania ze środków unijnych. Przede wszystkim będziemy realizować program utworzenie grup żłobkowych w Miejskim Przedszkolu nr 6. Będzie utworzone 2 grupy po 12 dzieci z dofinansowaniem, jak Państwo widzą, to 815 380 zł, wkład własny 122 tysiące złotych. Trzeba powiedzieć, że z tego programu będą mogły skorzystać, tu są pewne uwarunkowania, matki i rodziny, gdzie matki nie pracują i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Także żłobek dla tych osób będzie na czas trwania programu za darmo. Wszelkie koszty ponoszone związane z tym będą również za darmo. Następnie również wykonywanie programu rewitalizacji miasta. Taki program został ogłoszony, o którym będę mówił w punkcie kolejnym. Również mamy dofinansowanie tego programu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Również złożyliśmy 2 wnioski do programu transgranicznego Polska, Białoruś, Ukraina o dofinansowanie 2 projektów. Budowy ścieżki rowerowej do Czerwonego Boru i budowa amfiteatrów. To wspólnie z partnerem białoruskim. Rozstrzygnięcie będzie do 31 marca, dlatego też czekamy na rozstrzygnięcie. Jeszcze oprócz inwestycji miasta, również nasze spółki miejskie komunalne planują inwestycje. I tak Zambrowskie Ciepłownictwo Wodociągi złożyło 2 projekty do
do sektorowego programu Infrastruktura i Środowisko na przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w mieście, jak również przebudowa kotłowni miejskiej. Oba wnioski zostały złożone, przewidują kwotę 15 milionów złotych, także duże przedsięwzięcie. Również Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej przygotuje się do składania wniosku, tylko czeka, czy będzie ogłoszony tutaj konkurs na oś priorytetową szóstą dotyczącej gospodarki odpadami. Chodzi o tą modernizację naszego zakładu przekształcania i unieszkodliwania odpadów komunalnych w Czarnoborze. Również zarząd tutaj nieruchomości, spółka z o.o. planuje remonty w dwóch budynkach, ostatnich szczerze mówiąc komunalnych, gdzie nie ma zmiany poszycia dachowego, a tak we wszystkich 47 budynkach będziemy to mieli już wykonane. Jeden dotyczy budynku na Magazynowej, drugi na Alei. I jeszcze informacja kolejna, taka świeża, że przygotowujemy nowe programy, które tak na bieżąco chcieliśmy przygotować. Pierwszy program to jest, których programem będą beneficjenci naszego miasta. Pierwszy, najistotniejszy, który pierwszy będzie w kraju się realizowali, to dotyczące panele fotowoltaniczne na budynkach jednorodzinnych. Tu dzięki Państwa, poza Państwa tutaj informacją chcieliśmy przekazać mieszkańcom, ponieważ udało mi się w końcu, tak powiem, wymusić zgodę na zarządzie województwa, że ogłosi konkurs na właśnie na fotowoltaikę w budynkach jednorodzinki dla miast, ponieważ do tej pory nie było tego w programie. Mogli to mieszkańcy gmin wiejskich z PROF-u korzystać. Mieszkańcy miast nie mogli. W tej chwili jest ogłoszony konkurs, chociaż bardzo szybko, do końca marca. I w tej chwili my ogłosiliśmy taki nabór dla operatorów, którzy ewentualnie przygotowują ten projekt, bo liczymy się, że 150 do 250 mieszkańców będzie mogło z tego skorzystać. Takie mamy deklaracje. Wyłonimy tego operatora, zrobimy spotkanie z mieszkańcami i ten program, mam nadzieję, że będzie kontynuowany. Drugi program, który będzie realizowany w trzecim, czwartym kwartale naszego roku budżetowego 2018 roku, nazwaliśmy go tak Zielony Zambrów. O co chodzi? Chodzi o to, że wspólnie z zarządcami nieruchomości i z prezesami spółdzielni mieszkaniowych chcemy trochę upiększyć ten Zambrów, ponieważ nie do końca wszędzie jest to ładnie, przyjemnie i estetycznie. Po spotkaniu z prezesami, z zarządcami określimy zasady współfinansowania tego i potrzeby, tak żeby, myślę, żeby dotyczyło przede wszystkim pielęgnacji drzew, nasadzenia nowych drzew, krzewów, rabat kwiatowych i małej infrastruktury, która by w jakiś sposób tutaj powiększyła przyjemność bycia naszych mieszkańców w naszych osiedlach, w naszych terenach zielonych. I trzeci program, może taki na czasie, program antysmogowy, ponieważ jak Państwo widzą, a zresztą ja też z autopsji, jak się spaceruje po naszym mieście Zambrowie, szczególnie jak są wysokie temperatury, niskie temperatury, przepraszam, to czuć, bo nasi niektórzy mieszkańcy mylą wysypisko odpadów komunalnych z paleniskiem po prostu i chcę w jakiś sposób im to pomóc, że przygotować program, zapisać pewne pieniądze na 2018 rok, żeby dofinansowanie dotyczące wymiany pieców węglowych, tych starych, archaicznych, na piece nowoczesne, na
żeby to było w jakiś sposób to funkcjonowało, ponieważ do programów jeszcze centralnych i wojewódzkich na pewno nie będziemy konkurować, ponieważ tam są i będą takie postawione warunki, dzięki Bogu na razie zamrów nie będzie spełniał dotyczącej czystości powietrza. Dlatego też musimy sami rozpocząć od tych rzeczy. To by tak było, jak się macie Państwo pytania, to proszę bardzo. Mogę, Panie Burmistrzu? Tak, proszę. Panie Burmistrzu, bardzo proszę, czy mógłby Pan trochę więcej nam powiedzieć na temat prowadzonych rozmów z Ministerstwem Rozwoju? Ja mówię o tym wykluczeniu Zambrowa i takim zielonym świetle tylko dla regionu. To znaczy tak, ja w tej chwili byłem w Ministerstwie Rozwoju, zostawiłem pismo, przedstawiłem swoje argumenty, mam otrzymać odpowiedź. Oczywiście otrzymałem pismo od Pana Marszałka, takie enigmatyczne trochę, że może zastanowię się, że może w 2018 czy 2019 roku rozpiszą otwarty konkurs na te zadania, które między innymi miasto Zambrów tutaj chce aplikować, ale pod warunkiem, czy będą środki. Także nie jest to do końca, ponieważ z tego programu chcą tylko budować drogi w tych subregionach lokalne i drogi jeszcze wojewódzkie. Oprócz tego, że z tego programu to jeszcze mają dodatkowe pieniądze niezapisane, pozakonkursowe, również na drogi wojewódzkie. Ale to nie znaczy, że kto inny nie może skorzystać. Także mogę tylko tyle powiedzieć. Sytuacja jest rozwojowa i jeszcze chciałam dopytać, czy inne samorządy, na przykład Kolno, bo przecież to dotyczy nie tylko Zambrowa, również jakoś monitorują w tej sprawie? Nie wiem. W każdym razie tam są pewne zapisy w tej mobilności transportowej, które nie wszystkie miasta preferują do tego, bo tam się pisze, o ile pamiętam, podstawowe warunki to jest bezpośrednia dostępność do dróg, do sieci dróg TNT. TNT to jest europejska sieć transportowa, to są drogi kolejowe, morskie, powietrzne i drogowe. A z siecią TNT w mojej ocenie, może subiektywnej, ale w Ministerstwie Rozwoju się z tym zgodzili, jest droga ekspresowa E8. I bezpośredniego połączenia ani Bielsk-Podlaski nie ma, ani Łomża. A ma Zambrów, ale może tam częściowo Suwałki. Dlatego też tu są różne punkty spojrzenia, różne interesy. Dziękuję. Dobrze. Czy jeszcze macie Państwo pytania? O, przechodzimy do punktu ciekawego. Reforma oświaty w naszym mieście. Na wstępie może niczym przystąpimy do meritum. Chciałem kilka słów ogólnych powiedzieć, a raczej wyrzucić, co mnie tu siedzi na wątrobie. Przede wszystkim tak. Przy prowadzeniu tej reformy cały czas, a już jest faktem, przewijał się wyłącznie interes polityczny, ideowy. Do tego nie mam żadnych wątpliwości. Reforma oświaty prowadzi ogromny chaos, którego skutki są trudne do oszacowania i przeliczenia. W tej chwili samorządy to liczą, również samorząd miasta Zambrowa. W polskiej oświacie nie jest potrzebna rewolucja, a wystarczy rozsądna ewolucja. Dobry gospodarz, jakby ucieknie dach, to nie burzy całego budynku. Sama reforma nie przyniesie zmiany jakości szkolnictwa, tylko zmieni jego strukturę. To nie ma wątpliwości. Nie zostały przedstawione żadne merytoryczne argumenty, dla których należy likwidować gimnazję. Przynajmniej ja się z tym nie spotkałem. Mówienie o zapaści szkolnictwa w Polsce to brak szacunku dla pedagogów i nauczycieli. Są raporty organizacji
PISA międzynarodowej porównującej kompetencje 15-latków, które wyraźnie mówią, że nasi uczniowie gimnazjum doszli do poziomu uczniów szkół z Finlandii, które stawiane były przez wiele lat dla porównania w Polsce. Krytyka tej reformy jest totalna. Protestują związki zawodowe. Wszystkie korporacje samorządowe protestują. Nie ma żadnego autorytetu akademickiego, który by stanął po stronie reformy. Uważam, że najpierw trzeba przygotować solidne programy nauczania na cały cykl kształcenia, podać go konsultacjom społecznym, nauczycielom, pedagogom, a nie tylko w wielkim pośpiechu przygotowywać programy do klasy pierwszej, czwartej i siódmej, bo nie wiem, na czym to się skończy. Ta antyreforma ma przynieść jedną wymierną korzyść polityczną przed wyborami w 2018 roku. Jestem tego świadom. Pani minister Zalewska twierdzi, że reforma jest przemyślana, odpowiednia i rozłożona na wiele lat, oparta na badaniach Instytutu Badań Edukacyjnych i wielomiesięcznych debatach z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz samorządowcami. Śmieję się z tego, bo chcę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że to jest nieprawda. Nieprawda. Na przykład mogę podać, że pierwsze spotkanie z samorządowcami, z dyrektorami szkół dotyczące zmiany systemu oświaty odbyło się 6 grudnia w Wysokim Mazowiecku, gdzie pani wicekurator przedstawiła zebranym licznie dyrektorom, samorządowcom hasła i slogany, które znamy z wypowiedzi pani minister, i o kuriozum nie było mowy o zadawaniu pytań. Tak się skończyły konsultacje na szczeblu wojewódzkim. Również chciałem Państwu coś zacytować. Jeśli my polskiej oświaty nie potraktujemy jako takiego priorytetu, gdzie prace mogą być kontynuowane bez względu na to, czy ktoś jest z jednej czy z drugiej strony sceny politycznej, to nigdy nie osiągniemy sukcesu. Zgadnijcie Państwo, kto to powiedział. W 2009 roku powiedziała to posłanka PiS, pani Anna Zalewska, aktualnie minister oświaty. Trzeba powiedzieć jedno. Najnowsze deklaracje pani minister, że w wyniku tej antyreformy pojawi się nowych 5 tysięcy miejsc pracy, to jest jakaś kpina. Jakaś kpina. Następna rzecz, wprowadzenie zapisów, które są planowane, eliminujące zwolnienie nauczycieli, zwiększy koszty reformy, to na nas spadnie. Chciałem powiedzieć, pani premier, łatwiej likwidować gimnazja, niż likwidować rentowne kopalnie. Za te wszystkie zmiany i obietnice wyborcze będą płaciły samorządy. Ciężar reformy i niezadowoleń spadnie na samorządy. Również dotyczyć to będzie samorządu miasta Zambrowa. Będą znaczące koszty finansowe i odprawy, wyposażenia klas. Będą urlopy zdrowotne. Stracą pracę nauczyciele, co nie ulega wątpliwości. Stracą pracę pracownicy administracji i obsługi. Rodzice zapłacą za nowe podręczniki. Aktualne obowiązujące podręczniki pójdą do kosza. I to, co najistotniejsze w tym wszystkim, w roku szkolnym 2018-2019 spotkają się, o czym Państwo wiedzą, i wszyscy powinniśmy mieć świadomość, 2 roczniki do szkół średnich, co będzie nieciekawe dla tych dzieci i dla tych rodzin. To tak ogólnie, a teraz przejdziemy do
meritum, jeśli chodzi o propozycję sieci obwodów szkolnych w mieście Zambrowie. Mieliśmy na roboczo przygotowanych 5 wariantów zmian. Tak na dobrą sprawę zostaliśmy przy 2 wariantach po głębokiej dyskusji, które chcemy przedstawić opinii publicznej. Wariant pierwszy dotyczący 3 szkół podstawowych i wariant drugi 4 szkoły podstawowe z przekształceniem Miejskiego Gimnazjum nr 1 na 4 szkołę podstawową. Ona by się nazywała Szkoła Podstawowa nr 2, bo taka szkoła kiedyś była w Zambrowie. Proponując te 2 warianty, braliśmy pod uwagę poniższe uwarunkowania. Liczbę dzieci zameldowanych w obecnych obwodach szkolnych, docelową liczbę uczniów w szkołach podstawowych, uwzględnienie bazy dydaktycznej szkół, w tym liczbę sal dydaktycznych oraz powierzchnię użytkową. Uwzględniliśmy również liczbę dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z innych gmin, szczególnie gminy Zambów, to było ważne. Został również przygotowany harmonogram prac związanych z wdrożeniem reformy, który przedstawia się następująco, który Państwa zapraszam. Przede wszystkim zaproszenie otrzymują tutaj rodzice. I tak takie spotkanie będą w 3 szkołach. 17 stycznia w Szkole Podstawowej nr 3 godzina 18, 18 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 i 19 stycznia w Szkole Podstawowej nr 4. Zaprosiliśmy związki zawodowe, zaprosiliśmy panią kurator na te konsultacje i szczególnie zapraszam rodziców, bo to jest istotne. Również przygotowaliśmy Państwu, dam tutaj takie zaproszenia dla wszystkich rodziców. Wszyscy rodzice otrzymają taką wiedzę, informację, czego to dotyczy, do tych spotkań, żeby byli przygotowani. I na tych spotkaniach będziemy prosili rodziców o wypowiedzenie się na ten temat. Następnie również chcemy dotyczące dalszego harmonogramu. Tak, wszystko jest takie samo. Chcemy, żeby po tych konsultacjach w szkołach odbyło się spotkanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta, które się odbędzie 7 lutego. Zaprosimy innych radnych z miasta, zaprosimy dyrektorów szkół i przedszkoli i na tym spotkaniu, na tej komisji będę chciał przedstawić projekt już uchwały Rady Miasta. Jednej. Następnie w dniu 21 lutego będzie Rada Miasta, na której zostanie podjęta uchwała w sprawie projektu uchwały, bo to tak jest skomplikowane, projektu uchwały dostosowującą sieć szkół miasta Zambrowa do nowej ustawy. I ten projekt ustawy dopiero będzie wysłany do kuratorium. Kurator ma 21 dni na zaopiniowanie tego naszego projektu. Chciałem przypomnieć dosyć znaczącą rzecz, że opinia kuratora jest wiążąca dla samorządów. I dopiero 28 marca, taki mamy harmonogram, będzie podjęta ostateczna uchwała. Tak to po prostu wygląda. Jeszcze, żeby zamknąć ten temat, chciałem przedstawić kalendarium reform, bo to jest istotne. Do 31 marca 2000, tego akurat nie ma, ale to będzie można do dyspozycji, 2017 roku Rada Miasta musi podjąć uchwałę w sprawie
dofinansowania sieci ustroju, sieci szkół do nowego ustroju. Wcześniej musimy taką uchwałę podjąć, o czym Państwu mówiłem. Do 15 maja dyrektorzy szkół podstawowych 3, 4, 5 oraz Miejskiego Gimnazjum nr 1 muszą pisemnie poinformować nauczycieli o zmianach organizacyjnych wynikających z wygaszenia lub przekształcenia szkoły. 1 września 2018 roku rozpocznie się przekształcenie 6-letnich szkół podstawowych nr 3, 4 w 8-letnie, a w Miejskim Gimnazjum nr 1 nie będzie klasy pierwszej, a w klasach pierwszej, czwartej, siódmej będą obowiązywać nowe podstawy programowe i mam nadzieję, że będą to nowe podręczniki. 1 września 2018 roku w gimnazjum nie będzie już klasy pierwszej, trzeciej, będzie klasa trzecia. Kwiecień 2019 roku będą ostatnie egzaminy gimnazjalne dla uczniów trzecich klas i pierwszy egzamin, chociaż pani minister wcześniej mówiła, że nie będzie żadnych egzaminów, ośmioklasowej szkoły złożony z trzech przedmiotów: matematyki, polskiego, języka obcego. Wyniki tych egzaminów będą miały wpływ na przyjęcie ucznia do wybranej szkoły średniej. Przypominam, to ten kluczowy 2019 rok. No i 1 września 2019 rok do szkół średnich, to co mówiłem, ruszy jednocześnie dwa roczniki, pełne roczniki kończące trzecią klasę gimnazjalną i klasę ósmą. Tak wygląda sprawa reformy zaplanowana, zaprojektowana i nieuzgodniona, nieprzedyskutowana reforma systemu oświaty. A czy są znane już przybliżone koszty? My w tej chwili liczymy te koszty, ponieważ to będzie związane, na który wariant się zdecydujemy. Czy będzie 3 szkoły podstawowe, czy 4 szkoły podstawowe. To będzie uzależnione od tego. W każdym bądź razie mogę powiedzieć, a to na tych spotkaniach będę mówił bardzo szczegółowo o plusach i minusach, mocnych i słabych stronach tych dwóch wariantach. Na pewno wariant 3, to znaczy 3 szkół jest bardziej uzasadniony ekonomicznie. I z punktu widzenia wyrzutu demokratycznego i ekonomii. A demograficznie jak to wygląda? No z roku na rok będzie nam leciała ilość uczniów. Tak. Ale co wtedy pan zrobi z budynkiem gimnazjum? Są pewne plany. Są pewne plany. Nie chcę, mówię panu, państwu ogólnie, zapraszam na 17. A spotkanie zawsze o 18? 18, tak. Miasto Lice może prowadzić, czy nie? To znaczy może, za zgodą kuratorium, ale to by było po pierwsze robienie na złość organowi prowadzącemu starostwo powiatowe, ponieważ doszłoby trzecie liceum, po pierwsze, a po drugie przy tej niszy demograficznej nie jest to w perspektywie zasadne. No to szkoła wyższa? Mamy inne pomysły. Akademia. Chciałem zwrócić na jedną uwagę. Coś zasugerować. My w tej chwili z budynkami, z uczniami szkół podstawowych nie mamy problemu. Mamy problem z przedszkolami, z ilością dzieci w przedszkolach, gdzie brakuje nam około 300 miejsc dla dzieci w przedszkolach i chcemy jedno z drugim to połączyć. Panie proszę bardzo. Może również brakować miejsc w żłobku, jeżeli będzie za darmo pan prowadzi. Ale o właśnie, tu też pytanie. No ile teraz jest dzieci w żłobku? Spokojnie. To znaczy tak, oprócz tego, że będzie realizowany ten program za darmo, tak powiem kolokwialnie, oprócz tego będzie trzecia grupa dzieci żłobkowych, które będą ponosiły pełną odpłatność, które się nie kwalifikują do tego programu. Także będą dwie grupy po 12 i będzie grupa tych 20 w trzeciej grupie, powiedzmy. Może to nie do końca, może się kłócić z jakąś wizją, z jakimś tym, że po prostu niektórzy mieszkańcy będą mieli lepiej, niekoniecznie ci, którzy powinni, no ale taki jest program, ja tego nie myśliłem.
Proszę bardzo, pytania do reformy. A teraz, panie burmistrzu, ile dzieci korzystasz z żłobka? 25 dzieci jest. 25 dzieci. Tak około. Jak nie ma, to przechodzimy do następnego. Planowana zmiana cen za odbiór odpadów komunalnych. Na pewno duże wyzwanie i problem dla samorządu miasta Zambrowa, jak również mieszkańcy z tego tytułu również będą zainteresowani. Chciałem powiedzieć, że minął termin zadania 3,5-rocznego dotyczący odbiorów odpadów komunalnych w mieście Zambrowie i z uwagi na tego musieliśmy ogłosić konkurs na 4-letni przetarg na odbiór odpadów komunalnych. I taki konkurs w dniu 12 grudnia 2016 roku został otwarty. Były 3 firmy, które złożyły oferty. One się przedstawiły w sposób następujący. Firma, przedsiębiorstwo Asfa Białystok na kwotę 11 milionów 404 tysięcy złotych. MPO Białystok na kwotę 12 milionów 225 tysięcy złotych. I PGK Zambrów na kwotę 8 milionów 615 tysięcy złotych. Przypominam, że te kwoty dotyczą przetargu 4-letniego. No, po otwarciu przetargów miałem dylemat, co z tym zrobić. Głęboko analizowaliśmy ten problem i były dwa warianty. Pierwszy, unieważnić przetarg i ogłosić nowy. Drugi, wystąpić do Rady Miasta o zwiększenie puli na wykonanie tego zadania. Nauczony doświadczeniem miast ościennych, jak również w Polsce, gdzie kwota przetargowa przekroczyła wymagania, jakie były stawiane w przetargu, miasta unieważniły przetarg. Ale nie było to dobre rozwiązanie, ponieważ pierwsza rzecz, jedna strona i druga się odkryły i po prostu firmy to z premedytacją wykorzystały. W następnym rozdaniu te oferty były o 1 000 000 złotych, powiedzmy sobie, droższe. Dlatego też zwróciłem się do Rady Miasta na zasadzie autopoprawki o zwiększenie budżetu miasta na te zadania na rok 2017 o kwotę 550 500 zł. Rada Miasta podjęła taką uchwałę i teraz w miesiącu styczniu odbyliśmy pierwsze spotkanie z prezesami spółdzielni mieszkaniowej, zarządcami nieruchomości. Przedstawiliśmy im nowy cenik, bo nie ulega wątpliwości, że cenik będzie nowy. Zwiększony od 15 do 30%. W tej chwili to dyskutujemy. I przedstawimy to na komisjach Rady Miasta i na sesji Rady Miasta, która odbędzie się 21 lutego. Tak to wygląda, ponieważ nieunikniona jest sprawa podwyżki odpadów komunalnych. Mówię od 15 do 20%, ale bliżej może będzie kwoty 20%, w zależności jeszcze w której pozycji będzie. Zależy od gospodarstw, bo u nas jest od powierzchni, w zależności od gospodarstw, czy jednoosobowe, dwuosobowe, trzyosobowe. Tak to będzie wyglądało. Ale podwyżka jest nieunikniona i trzeba to otwarcie powiedzieć i tak to będzie wyglądało. Proszę bardzo. Jeśli nie ma, to przechodzimy do następnej. Tak tradycyjnie co roku chciałem Państwu przedstawić uroczystości miejskie. Dostaniecie to Państwo jak co roku.
One tradycyjnie są realizowane. W tym roku tylko zmieniamy, 17 grudnia robimy trzecią zamrozkie spotkanie wigilijne, ale tutaj przykładem miast wychodzimy na zewnątrz. Będzie to spotkanie przed budynkiem Miejskiego Gimnazjum nr 1. Także zapraszamy całą tutaj społeczność miasta Zambrowa, nie tylko osoby, które przyjmują moje zaproszenie. Tak to wygląda, jeśli chodzi o organizację i przeprowadzenie tych imprez. Państwo to otrzymają tutaj. Do tego macie Państwo pytania? To może ksero, to tutaj mamy, ale drogą elektroniczną Państwo dostaną. I następna rzecz, organizacja cyklicznych imprez dla mieszkańców. Tu przygotowaliśmy bardzo bogatą ofertę tych imprez. Przede wszystkim kontynuujemy akcję Zambrów na rowery. Tu jest tych imprez dosyć dużo. 5 rajdów takich krótkodystansowych do 40-50 km. Rajdy długodystansowe powyżej 100 km. Jak również 2 rajdy takie dwudniowe. Jeden do Białowieży, drugi do Goniądza. Z noclegiem. Również wyścigi kolarskie będą i trzeci maraton szosowy na dystansie 50-80 km, 140-200 km 18 czerwca. Jak również imprezy sportowe, które będzie odgazywała tutaj klub sportowy Rekord, Olimpia Zambrów, dotyczący siatkówki, piłki nożnej. Chciałem Państwa zaprosić na trzeci bieg uliczny, który będzie organizowany już trzeci raz, 1 maja. Również imprezy kulturalne, organizacyjne. Będzie Dzień Babci 22 stycznia, który organizuje Szansa, bal karnałowy. Za pośrednictwem Państwa zapraszam wszystkich milusińskich miasta Zambrowa 4 lutego na godzinę 11 do stołówki Miejskiego Gimnazjum nr 1. Również 5 lutego, czujcie się Państwo zaproszeni, będzie dwudziestolecie Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Zambrowskie żubry będą 25 o godzinie 16. Dzień Kobiet, zaprosimy z Panem Przewodniczącym wszystkie kobiety na godzinę 16 do sali widowiskowej. Będzie specjalny koncert, przepraszam. Promocja Rycin będzie w kwietniu panów Rusieckich, pana Tarnowskiego. Dzień Dziecka. Chcemy też niespodzianki jakąś naszym milusińskim sprawić. Piknik rodzinny w Duchu Świętym 4 czerwca. 10-11 czerwca to jest Dnie Zambrowa. Letnia estrada dla wszystkich co drugi tydzień w niedzielę. Również w lipcu w tej imprezie bardzo fajnej i pożytecznej Oktawa Kultur, który organizuje Urząd Marszałkowski, również miasto Zambrów będzie uczestniczyć. Również tam będzie również 10 ogólnopolski zlot motocyklowy, 7-9 lipca, pożegnanie lata, Mikołajki dla dzieci, jak również chcemy zrobić, wrócić do Sylwestra plenerowego, takiego sprawiedliwego zdarzenia, ponieważ mieszkańcy się tego domagają. Zapiszemy pieniądze w budżecie miasta i zrobimy to w jakiej konwencji? No w takiej, żeby mieszkańcom się to podobało i byli zadowoleni. Że może nie tylko przyszli na pół godziny wypić szampana, ale pobawić się wspólnie. Proszę bardzo, pytania. Jeszcze również chcemy, ponieważ będzie budowane rondo dosyć duże na 71 Pułku Piechoty i nowe ulice, chcemy ogłosić konkurs na nazwę tych ulic i rond. Panie Burmistrzu, w projekcie transgranicznym jest przewidziany amfiteatr. Gdzie on będzie umiejscowiony? Amfiteatr przewidujemy, że będzie między budynkiem Miejskiego Ośrodka Kultury w tej chwili, a Miejską Biblioteką przy ulicy Wyszyńskiego.
To będzie kameralny na 200-250 osób. Zadaszony w ten sposób. Fajnie, jak dostaniemy środki. Ale konkurencja jest bardzo duża, ponieważ ten krąg beneficjentów rozszerzono. Ten transgraniczny sięga już pół Polski. Szczerze mówiąc, tak. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, czy w Urzędzie Miasta jest jakaś komisja, która decyduje o nazwie ulic i rąk? Nie, to w ten sposób robimy, że oddolnie robimy to społecznie. Czekamy na inicjatywę mieszkańców. Te inicjatywy przekazujemy do Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, która się tym zajmuje, opiniuje, idzie to na sesję i wtedy jest uchwalone lub nie. Czy macie Państwo pytania? Jeśli nie, to przechodzimy do programu rewitalizacji. Miałem tu przyjemność, zaszczyt 25 listopada konferencji prasowej przedstawić ten program rewitalizacji. Zgodnie z tym harmonogramem na dzień dzisiejszy został powołany zespół do spraw rewitalizacji. W chwili obecnej jest przygotowana diagnoza obszaru rewitalizacji. W miesiącu marcu będą przeprowadzone ankiety wśród mieszkańców w celu określenia kierunków całej rewitalizacji. Miesiąc marzec, kwiecień, maj będzie poświęcony na spotkania z mieszkańcami i z tego zostaną wypracowane konkretne projekty i wnioski i Rada Miasta uchwali na sesji plenarnej w miesiącu czerwcu taki program rewitalizacji. Także za pośrednictwem Państwa zapraszam wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w tych spotkaniach, ewentualnie do składania wniosków i do składania tych ankiet. Czy macie Państwo pytania dotyczące spraw innych? Tradycyjnie co roku dostaniecie Państwo taką statystykę mieszkańców w formie elektronicznej czy pisemnej. Chciałem tylko się do tego dwa słowa komentarza, że ludność, jeśli chodzi o mieszkańców, w porównaniu z 2016 roku było nam 142 mieszkańców. W tej chwili na 31 grudnia 2016 roku mamy 21 800 mieszkańców. Jeśli chodzi o urodzenia, to w porównaniu z rokiem 2016 mamy 13 nowych dzieci narodzonych na plus, a przy tym chciałem powiedzieć, że również wprowadzamy taką nowość, że wszystkim nowonarodzonym dzieciom i im rodzinom będę przekazywał list gratulacyjny, do tego będziemy dołączać maskotkę Zambrowa Zambrusia. Jeśli chodzi o zgony, było mniej o 10 zgonów w Zambrowie, ślubów było mniej, za to rozwodu było 5 więcej i w sumie na pobyt czasowy zarejestrowało się więcej 39 osób. I jeszcze te dane szczegółowe, to dosyć takie charakterystyczne, pan naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich podrzucił mnie i przygotował. Na pobyt czasowy zameldowało się 50 osób, z tego 12 osób obywatelstwa rumuńskiego, 26 osób obywatelstwa ukraińskiego, jest niemieckie i nawet wietnamskie 3 osoby. Tak to wygląda. I również chciałem poinformować, że mamy zgłoszenia tegorocznej Nagrody Burmistrza Miasta Zambrów, Zambrowskie Żubry, o których mówiliśmy wcześniej. Najlepszy reportaż promujący miasto Zambrów, nowa kategoria, jest 8 nominacji. Najlepsza fotografia Zambrowa jest 11 nominacji. Wydarzenie roku 6 nominacji. Osobowość roku 8 nominacji. Przedsiębiorca roku 2 nominacje. Najlepszy nauczyciel 2 nominacje. Najlepszy uczeń szkoły podstawowej 3 nominacje. Gimnazjum 2 nominacje. Najlepszy sportowiec aż 9 nominacji, mimo że kryterium żeśmy podnieśli. I Grand Prix publiczności z tych wszystkich zostanie wyłonione. Burmistrz wyłoni 5-osobową kapitułę, która dokona weryfikacji wniosków i nominacji i do dalszego 7-dniowego głosowania online. Także
No, przepraszam, nie zmieściłem się w godzinie 10 minut, ale jeśli macie Państwo pytania, to ja jestem do tej dyspozycji, jak również tutaj pani Karolina Ilczuk. Także proszę o pytania, jak macie. Tu dla Państwa... Aha, proszę bardzo. Kto uatrakcyjni Żubrowi wieczór? Żubrowi, kabaret, ale... Sketchów męczących. To dziękuję Państwu za przybycie.